Nic dziwnego, że drzewa uznawano za święte, przypisywano im magiczne moce, wierzono, że zamieszkują je duchy. Jednym z nielicznych przykładów ich obecności w kulturze i sztuce są meksykańskie drzewa życia. Gliniane rzeźby przedstawiające różne postaci, zdarzenia i symbole rozmieszczone na rozłożystych gałęziach. Mimo wesołych kolorów zwykle przekazują poważne treści. Często pojawiają się na nich sceny ze Starego Testamentu lub symboliczne przedstawienia życia i śmierci. Drzewa od wieków mają dla ludzi także bardzo duże znaczenie praktyczne. Przede wszystkim jako źródło drewna, które, choć coraz popularniejsze stają się tworzywa sztuczne, wciąż jest cenionym, szlachetnym materiałem. To z niego powstają mniejsze i większe przedmioty codziennego użytku, dzieła sztuki, wszelkiego rodzaju budowle, a także papier na książki, takie jak ta. Można nawet powiedzieć, że drewno towarzyszy człowiekowi od narodzin do śmierci. Drewniane są zarówno kołyski i łóżeczka, w których układano nas do snu jako niemowlęta, jak i trumny, w których zostaniemy złożeni po śmierci.